Cześć, witam w kolejnym odcinku programu W Biegu. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie, jak biegać, żeby schudnąć. Jest oczywiście na ten temat bardzo dużo teorii. Natomiast ja chcę Was przekonać, że tak naprawdę jest tylko jedna słuszna, której powinniśmy się trzymać. Czyli żeby redukować naszą tkankę tłuszczową, żeby spalać ten tłuszcz, którego tak nie lubimy, musimy biegać dosyć długo. No przyjmijmy, że jest to przynajmniej 30-40 minut. I teraz jak biegać? Musimy biegać z niską, małą intensywnością. Mała intensywność to jest taka tak naprawdę, która występuje przy truchcie, może z lekkim przyspieszeniem. Czyli tak naprawdę podczas takiego treningu wyznacznikiem dalej, w dalszym ciągu będzie to, czy jesteśmy w stanie z przyjacielem, z przyjaciółką, z osobą, którą trenujemy, na przykład w stanie rozmawiać, dyskutować, śmiać się, opowiadać dowcipy. Często po treningu wydaje nam się, że faktycznie nie wiadomo, jaką zrobiliśmy robotę, że nie wiadomo, ile schudliśmy. Dlaczego? No symptomy są proste. Spociliśmy się niemiłosiernie. Zmęczeni jesteśmy tacy, że ledwo do domu wracamy. Ale czy spalamy tłuszcz? Pocenie kompletnie nie przekłada się na to, czy spalamy tłuszcz, czy nie. Duża ilość spalonych kalorii na treningu nie świadczy o tym, że korzystamy z rezerw tłuszczowych. Tak naprawdę tą energię, którą wytraciliśmy na treningu, braliśmy z diety, z pożywienia. Często, jeżeli ten trening jest za ciężki, również nawet z mięśni. Natomiast do rezerw tych tłuszczowych jeszcze nie doszliśmy. Często pytacie mnie w mailach, jak się ubrać, żeby tak naprawdę schudnąć, żeby spalić trochę tłuszczu. Tak jak już powiedziałem, przy zachowaniu tych dwóch rzeczy, czyli tej intensywności i długości wysiłku, ubiór nie ma znaczenia. Na pewno widzicie, czy widzieliście osoby, które ubierają się w jeden, drugi, trzeci dres, idą biegać. Najczęściej to dotyczy sportów walki. Ja przynajmniej takich osób najwięcej znam, najwięcej widziałem. Gdzie ubierają się faktycznie w te dresy, często nieoddychające, idą biegać, żeby jak najmniej ważyć. Co to powoduje, że oczywiście waga jest mniejsza, ale na chwilkę. Organizm jest tak skonstruowany, że przy pierwszej, lepszej okazji, czyli przy pierwszym posiłku, on zaś się znowu, tyle tych substancji, znowu tyle tych rzeczy, które wypociliśmy, żeby ta równowaga została zachowana. No a niestety tego typu praktyki powodują, że jesteśmy bardziej osłabieni. I jeszcze raz, żaden ubiór, żadna pogoda, żadna temperatura nie ma wpływu na to, jak będziemy się odchudzali, jak będziemy tak naprawdę tracili ten tłuszcz. Tylko biegać spokojnie, długo, najlepiej z kimś. Na dzisiaj to wszystko. Kto potrzebuje, ubiera się i idzie biegać. Natomiast ja zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków.